Dzisiaj jeszcze o żywokoście. Po ostatnim filmiku było sporo pytań, do czego jeszcze można wykorzystać żywokost. Tutaj my mamy za ogrodzeniem prawdziwą skarbnicę różnych roślin i systematycznie te rośliny przenosimy też na naszą działkę. Tak wygląda żywokost razem z korzeniem. Ten korzeń zapewne w ziemi był jeszcze głębiej, jeszcze był bardziej rozgałęziony. Ten korzeń ma wspaniałe właściwości, zresztą jak cały żywokost, który znany jest z tego, że bardzo dobrze łagodzi wszelkiego rodzaju objawy pochodzące z wszelkiego rodzaju urazów. Czy to jeżeli ktoś na przykład sobie skręci kostkę, czy na przykład przepracuje, pojawiają się jakieś obrzęki, pojawiają się jakieś bóle, to wtedy żywokost można oczywiście do tego wykorzystać, a szczególnie dobry jest właśnie korzeń żywokostu. Generalnie, jeżeli chcielibyśmy na przykład pozyskać korzeń żywokostu jako składnik różnych maści czy różnych preparatów, to wykopujemy ten korzeń przed okresem wegetacji albo po, czyli wczesną wiosną, dopóki jeszcze nie zacznie żywokost wypuszczać tych części nadziemnych, albo jesienią, kiedy on już w zasadzie przekwita i kończy swoje życie w tym okresie wegetacji, przynajmniej to, które my widzimy. Kiedy jest jakaś paląca potrzeba, czyli na przykład coś boli, a właśnie u Krzysia ostatnio się coś takiego pojawiło, ponieważ przepracował się na działce i nie mógł grać na skrzypcach, bo bolały go bardzo palce u rąk, to ja z tego obrzęku bolały, to ja zrobię dzisiaj dla niego właśnie taki okład z korzenia żywokostu. Natomiast jeżeli chodzi o tą część nadziemną, która jest przepiękna i która ma bardzo dużo tej właśnie masy takiej zielonej, masy organicznej zielonej, to ja zrobię po prostu z tego gnojówkę. Gnojówkę robimy zawsze według takiej samej zasady, czyli zalewamy pocięte części zielone wodą, w skali jedna porcja pociętego ziela 10 porcji wody i mieszamy to, zostawiamy to w wiaderku, wiaderko przykrywamy jakąś szmatką, na przykład pieluchą, żeby nie dostawały się tam żadne owady, żeby śmieci nam tam jakieś nie wpadały i codziennie to mieszamy, aż do momentu, kiedy przestanie się tam tworzyć piana. Tworzenie się piany jest bardzo dobre, bo oznacza, że proces tworzenia się gnojówki, kompostowania się przebiega poprawnie. Mieszamy tak codziennie, raz albo dwa razy dziennie nawet i kiedy już ta roślina opadnie na dół, to wtedy odcedzamy i przelewamy do słoików albo do butelek po samą szyjkę, zakręcamy szczelnie i mamy gotową gnojówkę do podlewania naszych wspaniałych roślin na działce. Gnojówkę też wykorzystujemy zawsze według tej samej zasady. Jedna porcja gnojówki na 10 porcji wody i nasze rośliny to uwielbiają. Do gnojówki te wszystkie takie zeschłe liście usunę, ale najpierw zajmę się korzeniem, bo o to dzisiaj chodzi. Roślina była potąd w ziemi, to widać, że te młodsze korzenie mają taki fioletowawy kolor. W środku są białe. No i teraz trzeba będzie ten, o, piękny biały korzeń w środku żywokostu. Ładnie pachnie. Idę to umyć. O, wszystko to pięknie będzie umyte. Takie przygotowywanie różnych właśnie takich specyfików, które mogą nam pomóc w różnych dolegliwościach, jest bardzo przyjemne. Jeżeli macie taką możliwość, to po prostu róbcie. Wiem, że wiele osób właśnie wykorzystuje tę naturalną aptekę, jaką jest las albo działka czy łąka.
Okej. Dobrze. Jeżeli teraz zbieramy żywokost, czy korzeń żywokostu jesienią, to możemy przygotowywać z niego różnego rodzaju maści z dodatkiem gliceryny, czy na przykład smalcu. To będę pokazywać jeszcze później, to znaczy jesienią, jak to się robi. Natomiast ważne jest, że wtedy do takiego dłuższego przechowywania po prostu ten korzeń suszymy. A najlepiej go suszyć w piekarniku albo w takiej suszarce do warzyw, do owoców. I zawsze w temperaturze 40 kilka, maksymalnie 50 stopni. Można go też zetrzeć. Teraz jak przekroimy, on jest taki jasny w środku, jak się go dotknie, to jest to takie coś śliskie, taki, jak to nazwać, takie śliskie. O, może być takie ślimacze. Mogę po prostu ten korzeń obrać, mogę go zetrzeć na tarce, ale ja po prostu go tak nożem podzielę na mniejsze części. Mam tu tuczek, więc go rozbiję. Czyli jeżeli na przykład ktoś ma właśnie skręconą kostkę, czy jakiś tam uraz taki mechaniczny, to na pewno przyniesie to mu ulgę. No i podzielimy to na mniejsze części. A, rozwala się. Może lepszy byłby nawet moździerz, ale o. Chodzi o to, żeby go rozgnieść. Wtedy on wydzieli sporo tego śluzu. Twardy jest. O. Tak przynajmniej kiedyś się to robiło. Za dawnych czasów. Korzystajmy z tej wiedzy. Przecież kiedyś nie było aptek, nie było tych wszystkich specyfików. No i teraz muszę tu poprosić Krzysia. Taki okład najlepiej jest robić na noc, ale ja chcę wam pokazać, jak to po prostu zrobić. Który to palec? Pokaż. Tak, to jest ten palec. Dobrze. I najlepiej to jest zrobić tak, że odciąć po prostu kawałek bandaża. Widzisz, taki jest lepki, ma taki śluz. Tym można natrzeć, ale obkładamy po prostu. Obkładamy cały palec. O, tak będzie prościej to zrobić. Najpierw dać korzeń żywokostu na bandaż i o, w ten sposób on tutaj wydzieli, no może niezbyt estetycznie to, wydzieli te wszystkie substancje, których nazwy nie musimy znać, a na pewno nam to pomoże, tobie to pomoże i będziesz mógł grać na skrzypcach. Ok. Te wszystkie resztki korzenia zakopię po prostu na działce, bo nawet kawałeczek, kawalątek, jeszcze go oczywiście pokroję na mniejsze części, bo nawet kawalątek korzenia żywokostu spowoduje, że na wiosnę powstanie z tego kolejna piękna roślina, którą będziemy mogli wykorzystać na wiele, wiele różnych sposobów, jako ściółkę, jako materiał na gnojówkę, jako składnik do różnych preparatów, które przynoszą nam ulgę w bólach.